Trasa średnicowa, którą przewidujemy w tej chwili wdrożyć działania projektowe, będzie się zaczynała na ulicy Struga rondem dwupasowym, czyli o średnicy od szerokości pasa drogowego 7 metrów. Natomiast dalej będzie przebiegała nad ulicą Powstańców Śląskich, nad Odrą, nad kanałem Ulgi oraz nad ulicą Krapkowicką. W tych miejscach będzie przejściem wiaduktem bądź mostem. Natomiast włączenie będzie następowało w ciągu ulicy Pruszkowskiej, tutaj na wysokości Cermagu, również rondem, które będzie miało szerokość pasa ruchu 6 metrów. W ciągu naszej projektowanej trasy przewidujemy również zlokalizować elementy, które odwodnią nam pas drogowy, które będą nam oświetlały pas drogowy, ale znajdą się również elementy dla ruchu pieszych, czyli ciągi pieszo-rowerowe bądź ciągi piesze, tak żeby można było również swobodnie poruszać się pieszo lub innymi środkami alternatywnymi dla ruchu samochodowego. A jeśli chodzi o komunikację miejską? Oczywiście jak najbardziej, trasa jest przewidziana pod komunikację miejską, tak żeby można było komunikować również krócej i swobodniej te dwa obszary miasta komunikacją zbiorową. Komunikacja między brzegami Odry rzeczywiście nie jest łatwa w Opolu. Ona jest również istotna dla mieszkańców ościennych miejscowości, więc bardzo się cieszę, że po tylu latach starań mamy decyzję Generalnej Dyrekcji, która pozwala wybudować trasę z jednego brzegu Odry na drugi. I jeszcze mówi o tym, że można zrobić to bezpiecznie dla środowiska. Bardzo ważna decyzja, bo każdy, kto jeździ po Opolu, wie, ile lat czekaliśmy na rozwiązania w tym względzie. Równolegle oczywiście miasto prowadzi prace związane z budową dużego mostu przez Odrę dla ruchu tranzytowego w ciągu obwodnicy południowej, ale te rzeczy się nie wykluczają, wręcz przeciwnie, one się uzupełniają. Trzeba zbudować obie trasy, o oba te rozwiązania staraliśmy się od lat i wchodzą one w fazę decydującą, czyli zbliżamy się po prostu do wbicia łopaty. Chociaż w wypadku trasy średnicowej jeszcze na to poczekamy, myślę, około 2 lat, bo musimy wykonać w pierwszej kolejności dokumentację. Znaczy, trzeba zauważyć, że przebieg tej trasy i ingerencja w sam park na Tatrzańskim na wsi Polko jest minimalizowane tak naprawdę do minimum, bo nie idziemy środkiem parku, tylko idziemy przy samym brzegu parku, przy już istniejącej linii kolejowej, w śladzie tak naprawdę budowy i przebudowy obiektów kolejowych, czyli tak naprawdę częściowo wchodzimy na teren już istniejącego placu budowy. Ta ingerencja w środowisko została ograniczona do minimum tak naprawdę, zarówno w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jak i w decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podtrzymała w mocy, a w części uszczegółowiła jeszcze warunki środowiskowe, które zostały określone dla realizacji tego przedsięwzięcia. Naprawdę czytając tą decyzję jedną i drugą, można odnieść wrażenie, jakbyśmy projektowali drogę w Parku Narodowym, dlatego że te opostrzenia są naprawdę duże. To jest kilkadziesiąt punktów warunków, które należy spełnić na etapie przygotowania tej inwestycji, na etapie realizacji tej inwestycji, jak również na etapie eksploatacji późniejszej. Nastąpi jakby sprawdzenie, czy te wszystkie założenia, które poczyniliśmy na etapie przygotowywania i realizacji inwestycji, zostały spełnione i czy one gwarantują bezpieczeństwo dla środowiska. Pytanie oczywiście o pieniądze i o ten czas, o którym Pan już wspomniał, tej perspektywy czasowej. Mam pomysł, jak sfinansować tę trasę, ale nie chcę jeszcze w tej chwili przyspieszać, ale jest dobre rozwiązanie w tym względzie. Myślę, że będziemy mogli z niego skorzystać. Zresztą sytuacja budżetowa miasta jest stabilna, więc optymistycznie patrzę na kwestie finansowe. Oczywiście jest to wyzwanie na poziomie 200 milionów, może trochę mniej, może trochę więcej, bo ceny rosną, ale miasto takie jak Opole z 1,5-miliardowym budżetem myślę, że jest w stanie perspektywie paroletniej to uciągnąć. Sama budowa mogłaby się rozpocząć po 2025 roku, myślę, że nie wcześniej, ale jak tyle lat czekamy, to i tak jest istotne, że w ogóle to ruszy. Co tak naprawdę możemy uzyskać dzięki tej trasie, jeśli chodzi właśnie o ten ruch samochodowy w Opolu? Mieszkańcy tych dzielnic jak Szczepanowice, Chmielowice, i obszary, które tam powstają przy wodnej nucie, czyli bardzo mocno się teraz zabudowują, sprawnie będą mogli dzięki temu skrótowi przemieszczać się w obszary miasta Opola, dzielnice typu Nowa Wieś Królewska, Metalchem, czyli nie będą wtedy musiały już poruszać się tymi obiektami dwoma, które są bardzo zbliżone w obszarze miasta, czyli w ciągu ulicy Piastowskiej i w ciągu ulicy Nysy Łużyckiej, natomiast będą mieli alternatywny, szybki przejazd w ciągu tej naszej nowej obwodnicy. Dużo w Pani słowach było nad, czyli to będą wiadukty, czy to jednak będą nasypy? Jakie będą te poszczególne elementy, no bo patrząc właśnie od ulicy Struga, żeby zachować wysokość, no to jak możemy sobie to wyobrazić na dzisiaj?
To znaczy wszystkie szczegóły zostaną ustalone na etapie dokumentacji projektowej, natomiast sama trasa będzie zaczynała się w ciągu ulicy Struga, czyli tutaj jakby pozostaniemy w poziomie tej ulicy Struga. Natomiast już te przejścia, o których mówiłam, czyli w ciągu skrzyżowania z ulicą Powstańców Śląskich, z Odrą, z kanałem Ulgi oraz z ulicą Krapkowicką będą przebiegały nad tymi przeszkodami, czyli będą to obiekty mostowe lub nasypy w zależności od tego, jaką projektant przyjmie koncepcję.